Dzisiaj zacznę od cytatu, cytatu, który przeczytałem na stronie pewnego polskiego duchownego. Otóż napisał on tam takie słowa. Posłuchajcie. Coraz częściej ludzie piszą do mnie i pytają, co mamy zrobić, gdy zagrożą nam, że bez zaszczepienia stracimy pracę, z czego będziemy żyć i co damy jeść naszym yy, dzieciom. Jak widzicie. Coraz więcej ludzi boi się. Jedni boją się, ponieważ myślą, że zachorują i umrą w związku z trwającą falą pandemii. Ale są też tacy, którzy nie tyle boją się, że zachorują i umrą, ale boją się restrykcji i obostrzeń, które rząd wprowadza, a zwłaszcza boją się. Ewentualnego przymusu szczepień, który może zostać wprowadzony. Za granicą on już jest, a więc jest realne, potencjalne zagrożenie, że on się pojawi również w Polsce. I ci ludzie się tego boją, ponieważ nie chcą przyjąć preparatu. A tutaj mogą zostać zmuszeni, na przykład zostanie im postawione ultimatum, albo przyjmą ten preparat, albo zostaną zwolnieni z pracy, więc drżą ze strachu i zadali. Pytanie pastorowi, jak się mają zachować? Co mają zrobić? No i on odpowiada, posłuchajcie odpowiedzi. Moja odpowiedź jest jedna i ta sama. Nie bądź dzisiaj obojętnym i nie siedź jak mysz pod miotłą, licząc na to, że przeżyjesz. Otóż nie przeżyjesz. Wcześniej czy później wywloką cię i zniewolą. I właśnie z powodu takich słów ale z powodu wielu innych słów, które znajdziecie na Facebooku, na YouTubie, bo tam również, filmiki powstają jak grzyby po deszczu. Ciągle jesteście straszeni, że zawiązał się spisek jakichś złych ludzi, że powstanie jakiś światowy rząd, który przyjdzie, odbierze wam wolność, odbierze wam własność, zabierze wam zdrowie. Przyjdzie Bill Gates, wszczepi wam jakieś chipy. Potem będziecie niewolnikami, będziecie zasuwać za miskę ryżu od rana do nocy w fabryce Bilagejca. Postanowiłem się do tego ustosunkować. Postanowiłem się do tego ustosunkować. Do tych słów, do tej zapowiedzi, że wcześniej czy później przyjdą to jak tutaj ten duchowny powiedział wywloką cię, zniewolą cię mało tego. Jeśli nic nie zrobisz, jeżeli nie powstanie jakiś ruch samoobrony, to wtedy nie przeżyjesz. Nie przeżyjesz. Więc nie licz na to, że przeżyjesz. Nie przeżyjesz, mówi ten duchowny. Postanowiłem, postanowiłem się do tego ustosunkować i postanowiłem odpowiedzieć ci na pytanie, czy w związku z tym, że tak wielu ludzi wieszczy, zwiastuje światowy spisek. Czy powinieneś się bać, czy nie? Czy ten stan rzeczy, te okoliczności, te zmieniające się okoliczności na świecie, czy one powinny wprowadzić cię w przerażenie, czy też powinieneś w przyszłość patrzeć z nadzieją, z ufnością? Jeżeli ten temat Cię interesuje, to zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinku. Zacznę od słów naszego pana Jezusa Chrystusa, które znajdują się w Ewangelii według Mateusza w dziesiątym rozdziale. Pan Jezus Chrystus zawarł tam takie słowa. Posłuchajcie, uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, że uczeń stanie się jak jego nauczyciel, a sługa jak jego pan. Jeżeli Belzebubem nazwali gospodarza, to tym bardziej jego domowników. Co te słowa znaczą? Te słowa znaczą, że Jezus Chrystus nie obiecuje Ci życia usłanego różami. On mówi: Skoro Jego nazwali Belzebubem, a więc skoro Jego odrzucili, skoro Jego znieważali, a w rezultacie potem aresztowali go, torturowali, aż w końcu skazali na śmierć i wykonali wyrok, to również Ciebie może spotkać. Jakaś niedogodność w życiu, jakieś prześladowanie, coś przykrego. Świat jest pełen złych ludzi, świat jest pełen ludzi niegodziwych, podłych. Więc skoro nawet Jezusa Chrystusa, który nigdy nie popełnił ani jednego grzechu, nigdy nie złamał ani jednego prawa, nigdy nie zrobił w życiu nic złego, skoro nawet Jego dotknęły różnego rodzaju perturbacje, to również może się to przytrafić tobie. Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Jesteś uczniem Chrystusa? To musisz się liczyć z tym, że doświadczysz tego, czego doświadczył Twój nauczyciel. Może to się stać, niekoniecznie to się stanie. Być może przeżyjesz życie we względnym pokoju, ale może się też tak zdarzyć. Że przyjdą prześladowania i zburzą ten świat, w którym czujesz się pewnie i komfortowo. I co dalej Jezus mówi? Dalej od 26 wersetu Jezus mówi tak. Dlatego, dlatego co? Bądźcie przerażeni, bądźcie ciągle w strachu, od rana do wieczora siedzcie na YouTubie i oglądajcie filmiki. Jak przyjdzie Bill Gates i będzie Wam wszczepiał czipy, jak zostaniecie, jak zostaniecie zniewoleni i, i zostaniecie pozbawieni wszystkiego, co macie, to róbcie? Nie. Jezus mówi, dlatego najpierw powiedział, że może się tak zdarzyć, że coś złego ci się przytrafi. Bo są na świecie źli ludzie. Byli, są i będą. Jezus mówi, dlatego, uwaga, nie bójcie się ich. Nie bójcie się ich, gdyż wszystko, co jest ukryte, będzie ujawnione, a o tym, co tajemne, wszyscy się dowiedzą. To, co wam mówię w ciemności, opowiadajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie publicznie. Nie bójcie się ich, ale rozgłaszajcie naukę Jezusa Chrystusa. Mówcie o Ewangelii, informujcie ludzi o tym. Co Jezus może zrobić w ich życiu? Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, gdyż duszy zabić nie mogą. Bójcie się natomiast tego, który i ciało, i duszę może oddać na potępienie. Dosłownie w oryginale jest zniszczyć w gehennie. A więc Jezus najpierw nas przestrzegł, uprzedził nas, że faktycznie na tym świecie możemy doznać różnych niepokojów. I z tego wyciąga wniosek, mówi dlatego nie bójcie się tych ludzi. Nie bójcie się, bo najgorsze, co się wam może przytrafić, to to, że was zabiją. Nic więcej oni nie mogą zrobić. Nie mogą was pozbawić miłości Bożej, prowadzenia Bożego, obecności Jezusa Chrystusa, jego opieki, jego troski. Wiary was nie mogą pozbawić. Jedyne, co, was, co wam mogą zrobić, to mogą przyjść i was zabić. I dlatego Jezus mówi: nie bójcie się tych ludzi. Nie bójcie się. W 29. wersecie: Czyż nie sprzedaje się dwóch wróbli za drobną monetę, a jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię wbrew woli waszego Ojca? Jeśli zaś chodzi o was, to nawet wasze włosy na głowie są wszystkie policzone. Nie bójcie się więc, Wy jesteście warci więcej niż wiele wróbli. A więc, jeżeli trwasz w takim przerażeniu, że być może zarazisz się jakąś straszliwą chorobą i umrzesz z tego powodu, to wiedz, że nawet wróbel nie spada z nieba bez wiedzy i woli swojego Ojca, czyli Boga. Nawet wróbel umiera wtedy, kiedy Bóg wyznaczył mu datę śmierci. Więc ty również umrzesz wtedy, kiedy umrzesz. Umrzesz wtedy, kiedy Bóg wyznaczył ci dzień twojej śmierci. I nie możesz tego dnia ani przybliżyć, ani oddalić. Oczywiście, nie powinieneś wystawiać pana Boga na próbę. Nie powinieneś postępować w ten sposób, że będziesz podejmował jakieś. Wyjątkowo ryzykowne działania, dlatego że to jest sprzeczne z wolą Bożą, i o tym Biblia również mówi. Ale jeżeli spełniasz swoje obowiązki najlepiej jak potrafisz, jeżeli dbasz o siebie na tyle, na ile jest ci to dane, to możesz być spokojny, że nic ci nie zagraża i owszem, umrzesz, ale dopiero wtedy, kiedy Bóg ci to wyznaczył. I nie umrzesz przed tym dniem. To jest, to jest pierwsza nauka. Ale druga nauka jest taka, że nawet Twoje włosy są policzone. Nawet Jezus mówi, że jesteś o wiele bardziej cenny niż ten wróbel. Jeżeli o jednego wróbla Bóg się tak troszczy, że wyznaczył mu początek życia, kres życia, dostarcza mu pożywienia przez cały, przez cały ten czas. To o, o wiele bardziej będzie się troszczył i zabiegał o ciebie, i o wiele bardziej będzie chronił ciebie, dlatego że ty jesteś o wiele bardziej wart, o wiele więcej wart, niż uwaga wiele wrubli, niż wiele wrubli. Więc nie możesz się bać, nie możesz żyć w przerażeniu, nie możesz doprowadzić się do takiego stanu, że będziesz wstawał rano, i pierwsza Twoja myśl jest taka: O, zawiązał się spisek, o, już lecę na YouTube'a, już muszę posłuchać kolejnego, jakiegoś tam nawiedzonego nauczyciela internetowego, o którym nic nie wiem, o którym nic nie wiem, nigdy go nie spotkałem. Nie wiem, jak żyje ten człowiek, nie wiem skąd czerpie w ogóle wiedzę, nie wiem skąd ma te informacje. Ale będę go od rana do wieczora oglądał i będę się karmił tym strachem. Otóż nie. Moi drodzy, tak, w Biblii jest napisane o tym, że są źli ludzie. Tak, w Biblii jest napisane o tym, że chrześcijanie bywają prześladowani. Tak, w Biblii jest napisane o tym, że jest diabeł. W Biblii jest napisane nawet, że u kresu dziejów przyjdzie, przyjdzie antychryst. Który faktycznie będzie sobie próbował podporządkować cały świat. Ale w Biblii jest również napisane o tym, abyś się nie bał. W Biblii jest również napisane o tym, abyś miał nadzieję. W Biblii jest również napisane o tym, że Bóg jest wszechmogący, jest silniejszy niż szatan, niż antychryst, niż źli ludzie, niż Twoi prześladowcy. W Biblii jest napisane, że panem historii jest Bóg. I teraz. Popatrzcie na ten obrazek. Na tym obrazku jest cytryna, i odpowiedzcie mi, czy cytryna to jest zdrowy owoc? Jak najbardziej. Ma dużo witamin, potrafi wzmocnić odporność, ale teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że przez miesiąc od rana do wieczora będziecie jedli tylko i wyłącznie cytrynę. Na śniadanie sok z cytryny, na obiad zupa z cytryny, kotlety z cytryny. I surówka z cytryny na kolację, dżem z cytryny, yy, popijany yy, wywarem herbaty, herbatą z cytryny. No, pierwszy dzień może wytrzymasz, ale na drugi dzień już się będzie bolał żołądek. Po miesiącu się rozchorujesz, dlatego że twoje ciało, twój organizm domaga się tego, aby dostarczać mu zróżnicowanej diety i różnych składników odżywczych. Twój organizm potrzebuje białka, cukru, witamin, minerałów. Potrzebuje zjeść osiankę, potrzebuje napić się mleka, yy, potrzebuje zjeść jakieś produkty ze zbóż, może trochę ryby, może coś tam. Tego wszystkiego potrzebujesz, żeby zdrowo się odżywiać. A jeżeli będziesz jadł tylko i wyłącznie cytrynę chociaż tak powiedzieliśmy na początku cytryna to jest zdrowy owoc. Ale jeżeli będziesz jadł tylko cytrynę, to niechybnie się rozchorujesz. I tak samo jest z nauczaniem. Jeżeli wybierzesz sobie tylko część Biblii i od rana do wieczora będziesz się karmił tylko jakimiś wybranymi treściami, to zostaną zaburzone proporcje Twojego pożywienia. Zamiast dostarczać swojej duszy zróżnicowanego pokarmu, bogatego w różne składniki, witaminy, minerały, tłuszcze, Białka, to będziesz dostarczał pokarm dobry, ale niezróżnicowany. Pokarm, który doprowadzi cię do choroby duchowej. Wpędzi cię w strach. Wpędzi cię w niepokój. Jeżeli będziesz czytał i rozważał, jeżeli będziesz słuchał tylko tych nauczycieli, którzy mówią o tych złych rzeczach, które mogą cię spotkać. Jeżeli będziesz się karmił tylko takimi treściami, jeżeli będziesz słuchał na YouTube ciągle tych filmików, jak to będą wszczepiać trzypy, jak to będą podmieniać mózgi, będą otwierać czaszki, będą zabierać twój mózg, włożą ci inny, jak tam przyjdzie, przy, przyjdą, zniewolą cię, jak będziesz niewolnikiem, jak, będziesz, jak będą cię szprycować różnymi preparatami. Jak będziesz tylko o tym słuchał. To się rozchorujesz. To się rozchorujesz, dlatego że to jest niezdrowy pokarm. To jest niezróżnicowany pokarm. To jest pokarm ubogi w pewne składniki pokarmowe, które wlewają do Twojej duszy pokój i które sprawiają, że gospodarka w Twojej duszy, w Twoim umyśle jest zaburzona. A jaki jest następny krok? Jeżeli żyjesz w strachu, to zajmujesz się swoim strachem, a nie zajmujesz się tym, żeby służyć Bogu, nie zajmujesz się pytaniem Boga o Jego wolę, nie zajmujesz się głoszeniem Ewangelii, nie zajmujesz się dodawaniem otuchy innym ludziom, ale wręcz przeciwnie swoje negatywne emocje, w które Cię wprowadzili ci apostołowie strachu i nienawiści. To te swoje negatywne emocje zaczynasz przelewać na innych ludzi. Dlatego, jeżeli już teraz odczuwasz w swoim sercu niepokój, odczuwasz strach, odczuwasz lęk przed przyszłością, i faktycznie od rana do wieczora rozważasz te kwestie, i to zajmuje 50% Twojej uwagi, 30% Twojej uwagi, to znaczy, że popadłeś w zwiedzenie. To znaczy, że co prawda, informacja o tym, że może się zdarzyć coś złego w Twoim życiu, że mogą przyjść prześladowania, ta informacja została rozdmuchana do kolosalnych rozmiarów i wyparła prawdę biblijną o tym, że Bóg jest z Tobą i prowadzi Cię i Cię chroni. Przypomnij sobie postać Józefa, o którym czytamy w Księdze Rodzaju. Jego bracia zawiązali spisek. Zawiązali spisek. Postanowili go najpierw zabić, ale potem zmienili zdanie, więc uwięzili go i sprzedali go jako niewolnika handlarzom niewolników. Więc Józef stał się niewolnikiem. Potem jako niewolnik został zakupiony przez przez Potyfara, takiego egipskiego dostojnika. No i tak widać na tej ilustracji, żona Potyfara postanowiła go uwieść, a ponieważ on się nie pozwolił uwieść, to oskarżyła go o napaść seksualną. I w ten sposób Józef, niewinny, niesłusznie oskarżony, trafił do więzienia. Trafił do więzienia za nic, za niewinność. Ale potem Bóg sprawił, że jego los się odmienił. Został namiestnikiem faraona. Wpadł na wspaniały pomysł, ponieważ Bóg mu objawił, że nastąpi wielki głód, więc on wpadł na wspaniały pomysł, żeby gromadzić żywność i zrobić zapasy na okres tego głodu. I tak też uczynił. I co Biblia mówi? Że wszystko to stało się po to, aby uratować wiele osób, bo dzięki temu, że został sprzedany w niewolę, dzięki temu, że trafił do więzienia, Bóg tak poprowadził jego życie, że stał się namiestnikiem Egiptu, i on przekonał faraona, że trzeba robić zapasy na czas głodu, a potem, kiedy ten głód nastał, spożytkował te zapasy i w ten sposób ocalił. Życie wielu ludzi. Jaki wniosek z tego płynie? Moi drodzy, można pięknie Bogu służyć i pełnić wolę Bożą, będąc niewolnikiem i będąc w więzieniu. Bóg prowadzi życie człowieka czasami krętymi ścieżkami. Nie zawsze wszystko jest, tak powiedzieliśmy, usłane różami, i czasami może się zdarzyć, że ktoś trafia do więzienia, czasami może się zdarzyć, że ktoś zostanie niewolnikiem. Apostoł Paweł pisze w swoim liście, że jeżeli jesteś niewolnikiem, to nie trap się z tego powodu. Również w kościele chrześcijańskim było wielu niewolników. Jednym z nich jest onezym, o którym czytamy w liście do Filemona. Onezym był niewolnikiem i również był bliskim współpracownikiem apostoła Pawła. Wspaniale służył Bogu. Dawał piękne świadectwo swojego chrześcijańskiego życia. Więc wracamy jeszcze do wypowiedzi Pana Jezusa, który mówił: Nie bójcie się tych ludzi, dlatego że nawet jeśli trafisz do więzienia, nawet jeśli zostaniesz zniewolony, nawet jeśli staniesz się niewolnikiem, to nie tracisz Bożej obecności, nie tracisz Bożej łaski, i Bóg dalej może cię używać do wspaniałych celów. Zobacz, do jakich celów użył Józefa, który stał się tym, którego spotkało wszystko to, przed czym wy drżycie ze strachu. Jego to spotkało, a mimo to oddał Bogu chwałę swoim życiem i dokonał wielkich, cudownych rzeczy. Dlatego, że Bóg jest większy niż prześladowcy Józefa. I Bóg jest większy niż ci ludzie, o których myślisz, że oni, ci, że oni ci zagrażają. Jeżeli przyjdą cię zaszczepić, no to trudno. To cię zaszczepią. Przyjąłeś już 20 obowiązkowych szczepionek w szkole podstawowej i w szkole średniej, to przyjmiesz 21 i będziesz żył dalej. A jeśli przyjdą cię zniewolić, no, to będziesz niewolnikiem i będziesz służył Bogu jako niewolnik. Tylko jednego nie wolno ci zrobić: nie wolno ci zgrzeszyć, nawet za cenę swojego życia. Ale cóż to za strata, jeśli, jeśli utracisz swoje życie, skoro po śmierci spotkasz się z Panem Jezusem, który weźmie cię w ramiona, który ukoi twój płacz i twój ból i który zaprowadzi cię do świata, w którym będziesz. Doświadczał jedynie wspaniałości Boga. Więc czego się boisz? Czego się boisz? Co złego może ci się przytrafić? Wyciągnijmy jakieś wnioski. Co jeśli umrzesz w związku z epidemią? No, no to umrzesz. Albo umrzesz w związku z epidemią, albo umrzesz na serce, albo umrzesz na raka, albo umrzesz ze starości. Wcześniej czy później i tak umrzesz. Nic nie jest w stanie zmienić daty twojej śmierci. Umrzesz wtedy, kiedy Bóg ci wyznaczył datę śmierci. Bóg już postanowił, jaki to będzie dzień. Mało tego. Bóg nawet wie, w którym grobie zostaniesz złożony. Wszystko jest zależne od Niego, od tego, co On dopuści i nie, nie powinieneś się bać. Śmierci, jeżeli jesteś pojednany z Bogiem, jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi, to nie powinieneś drżeć ze strachu przed śmiercią tak, jak drżą poganie. Dlatego, że śmierć nie tyle, że nic nie zmienia w twoim życiu, ale wręcz odmienia twoje życie na lepsze. A co jeśli zmuszą cię do zaszczepienia? No to cię zmuszą. No to cię zmuszą. A czy te osoby, które w Oświęcimiu były poddawane jakimś eksperymentom medycznym pod przymusem? Ponoszą z tego tytułu jakąś odpowiedzialność? Czy te osoby popełniły jakiś grzech, dlatego że ktoś je przytrzymał i wstrzyknął im jakąś substancję? Ewangelia mówi, że Bóg nam obiecuje, że nawet jeżeli węże jadowite będziemy brali na ręce, to nie zaszkodzi nam to. To znaczy, że jeżeli Bóg wyznaczył naszą datę naszej śmierci za pięć lat, to umierzemy za pięć lat i nie umrzemy wcześniej, nawet jeśli wszczepią nam jakąś szkodliwą substancję i nie umrzemy wcześniej, nawet jeśli pójdziesz do szpitala, a tam będzie jakiś felczer niedouczony i nie wiadomo, jaki błąd medyczny popełni. Nie umrzesz wcześniej. Umrzesz dopiero wtedy, kiedy Bóg postanowił, że umrzesz. A co jeśli zrobią z ciebie niewolnika? No to zrobią z ciebie niewolnika. Będąc niewolnikiem, można wspaniale służyć Bogu. Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby Józef, wiedząc, że będzie niewolnikiem, zaczął się bronić, zaczął zbierać jakieś siły, zaczął gromadzić broń, zaczął przygotowywać się do jakiegoś buntu, do, jakiegoś, do, jakiego, do, jakiej, do jakiejś rewolty. Co by się wtedy stało? Nie trafiłby do Egiptu, nie zostałby namiestnikiem faraona. I nie ocaliłby swojego ludu i również swoich braci, od śmierci głodowej. Bóg nie mógłby go używać. Ale ponieważ On, wiedząc, że Bóg się o niego troszczy, że Bóg jest zawsze z Nim, że On Go będzie prowadził, On wiedząc to wszystko, nie upadł na duchu, tylko po prostu służył Bogu tam, gdzie był. Więc, mój drogi, chwyć się Chrystusa. Wlej w swoje serce nadzieję i pokój, który płynie od niego i jest owocem ducha świętego. Zacznij karmić się zdrowym, zrównoważonym nauczaniem, a apostołom strachu i nienawiści powiedz stanowcze nie. Odrzuć tę śmieciową żywność duchową, bo ona tylko jedno spowoduje w twoim życiu: że będzie twoje serce napełnione strachem i niepokojem. A potem w związku z tym, że będziesz sparaliżowany, Bóg nie, Bóg nie będzie zdolny, żeby Ciebie używać. Bo będziesz się tylko bał, a nie będziesz ufał Bogu. I Bóg być może chciałby Cię użyć do czegoś, ale nie będzie mógł. Odrzuć nauczanie apostołów strachu, otwórz Biblię i zacznij ją czytać po kolei. Zacznij się karmić zrównoważoną dietą, zacznij myśleć o tym, że Bóg jest wszechmocny, że Twoje życie jest w Jego rękach i człowiek niegodziwy nie może zrobić nic, jeśli Bóg do tego nie dopuści, jeśli Bóg na to nie pozwoli. Nie musisz sam siebie bronić, dlatego że Bóg jest Twoim obrońcą, nie musisz sam siebie chronić, dlatego że Bóg Cię chroni. Jedyne, co musisz robić, to być posłuszny Bogu, przestrzegać Jego przykazań i dbać o siebie na tyle, na ile masz ku temu sposobność. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że pokrzepiłem Cię, mam nadzieję, że pokazałem Ci właściwą perspektywę. Mam nadzieję, że przekonałem Cię do tego. Że jeżeli wejdziesz kiedyś na jakiś kanał YouTube albo posłuchasz jakiegoś nauczyciela i zobaczysz, że on 30%, 50%, 70% swojego czasu poświęca na to, żeby cię straszyć, to jest to znak na to, żeby tego nauczyciela wyłączyć. Bo jest to żywność szkodliwa, jest to żywność śmieciowa, jest to żywność, która. Nie wywoła wzrostu duchowego w Twoim życiu, przeciwnie, stłamsi Twoje życie duchowe i sprawi, że staniesz się w rękach Bożych bezużyteczny. Bierz Biblię do ręki, czytaj ją od deski do deski, przyjmuj składniki pokarmowe we właściwych proporcjach, a jeśli potrzebujesz pomocy, jeśli chciałbyś to robić razem ze mną, to wejdź na stronę j1213.org i skorzystaj albo z kursu biblijnego albo zasubskrybuj, zapisz się na podcast biblijny, który publikujemy raz w tygodniu. Jeżeli mieszkasz w województwie śląskim, to też chcę cię zaprosić do jednego z naszych punktów w Częstochowie, w Zawierciu albo w Sosnowcu, gdzie również spotykamy się, żeby czytać wspólnie Pismo Święte. Więc pisz śmiało do mnie, dzwoń do mnie, wszelkie dane kontaktowe znajdziesz właśnie na tej stronie internetowej. Jesteśmy chrześcijanami ewangelicznymi, ale jesteś mile widziany bez względu na wyznanie, czy swój światopogląd, czy swój status zaszczepienia. Jesteś mile widziany. Przyjmiemy Cię i będziemy czytać Biblię razem z Tobą, żeby wlać w Twoje serce pokój i nadzieję, a nie, żeby Cię wystraszyć, stłamsić, a potem wyrzucić jak śmiecia. To wszystko zostań z Bogiem i trzymaj się Chrystusa.